się kunia boi, bo się kunia boi, bo jest samotna. Bardzo dziękuję, że dzisiaj mogę z Państwem tutaj świętować i przebywać. Perłom gratuluję działalności. Jesteście cudowne w tym, co robicie, cudowni w tym, co robicie. Budujecie więzy społeczne, organizujecie świetne właśnie tego typu uroczystości, gdzie możemy się spotkać i na luzie spokojnie jak przyjaciele porozmawiać. Także raz jeszcze serdecznie dziękuję za zaproszenie i życzę udanej zabawy. Dzięki. Panie poseł, panie dyrektorze, szanowna delegacjo San Faro, stowarzyszenia, zespoły, mieszkańcy, pracownicy urzędu, witam każdą osobę, która dzisiaj jest. Proszę pozwolić, że dzisiaj skupimy się nie na powitaniach, ale na tym, komu dzisiaj chcemy gratulować. Ja poproszę koło siebie panią Grażynę Dąbrowską, która jest przewodniczącą Stowarzyszenia Perły Chmielowa. Proszę Państwa, to stowarzyszenie dzisiaj obchodzi swoje 15-lecie pracy. Pani przewodnicząca, stowarzyszenie, proszę pozwolić, że w imieniu własnym, pracowników urzędu, radnych Rady Gminy Sołtysom, bardzo serdecznie podziękuję Wam za te 15 lat Waszej pracy, Waszej pięknej pracy. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim za promocję mojej gminy i za pracę na rzecz gminy. Bardzo serdecznie dziękuję za wykonanie wielu wspólnych inwestycji, z których mogą korzystać mieszkańcy, ale również osoby odwiedzające naszą gminę. Życzę Wam, aby następne lata również były piękne w realizacji i planach, jakie macie. Bardzo serdecznie Wam jeszcze raz za to dziękuję. Życzę Wam dużo zdrowia, wytrwałości, pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Bardzo serdecznie dziękuję również za uwagę. Proszę Państwa, przekazuję Pani te piękne kwiaty, obyście tak rozkwitały, jak one pięknie i tak pięknie nadal wyglądały. Proszę uprzejmie. Dziękuję za życzenia, dziękuję za miłe słowa. Społeczność lokalna zna nasze poczynania, naszą działalność i dziękujemy za wsparcie, za pomoc dla Pani Wójt, dla Pani Poseł, dla wszystkich naszych przyjaciół. Serdecznie Państwu dziękuję. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, który dziękując za zaproszenie w stowarzyszeniu mógł być osobiście, przekażę dyplom uznania na ręce Pani Prezes, także od przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, pana Jerzego Szwaja. Powiem tak, każdy region ma swoje perły, ale te perły w Chmielowie są wyjątkowe. Pani Prezes, wielkiego potencjału gratuluję, bo tu w tym Chmielowie jest ogromny potencjał, w Waszym stowarzyszeniu jest ogromny potencjał. Życzę Państwu kolejnych jubileuszy, większych, lepszych, żebyście się rozwijały, tak jak przedmówczynie powiedziały. Życzę też wszystkim stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym w tej gminie, aby miały dobre warunki funkcjonowania, pracy i rozwoju. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję za zaproszenie. Szanowni Państwo, w imieniu władz samorządowych powiatu parczewskiego proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia Perły Chmielowa z siedzibą w Chmielowie. Składam słowa uznania za angażowanie w kultywowanie tradycji regionalnych oraz bycie ambasadorem kultury naszego regionu. Gratuluję wytrwałości w dążeniu do ciągłego poszukiwania nowych kierunków rozwoju stowarzyszenia. Na szczególną uwagę zasługuje podejmowanie wyzwań opartych na europejskich trendach rozwoju obszarów wiejskich,
skutkujących wdrażaniem programów ukierunkowanych na rozwój drobnej przedsiębiorczości na wsi. Życzę wytrwałości w realizacji pozostawionych zamierzeń i nowych pomysłów na szerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym nie tylko gminy Dębowa Kłoda, ale także powiatu parczewskiego. Dziś promowanie kultury przez stowarzyszenia to wizyty studyjne, wystawy, warsztaty, imprezy kulturalne. Chmielów jest jednym z miejsc na terenie powiatu parczewskiego, gdzie tradycja, ludowość i regionalizm wciąż żyje. Życzę wszystkim członkom stowarzyszenia zdrowia, niezagasłej werwy, a także dalszej kreatywnej aktywności związanej nie tylko z pracą twórczą i stowarzyszenia, ale życiem osobistym i zawodowym. Podpisano Janusz Hordojek, starosta parczewski. Takie wydarzenia jak te budują więzi w Polsce lokalnej. Tworzą zżyte, małe, najważniejsze dla nas, te małe swoje ojczyzny. I dziękuję serdecznie, że mogę być tu z Państwem.